Chwała Bogu. Dzięki Bogu za to, że dostaliśmy taki przywilej od naszego Pana Jezusa Chrystusa, że możemy być na zgromadzeniu, że możemy słuchać Jego słowa, że możemy czytać Jego słowo, że możemy wspólnie razem się modlić. To jest przywilej, który spotkał mnie i Ciebie, bracie i siostro. Przywilej, wielki przywilej, który dostaliśmy od naszego Ojca w niebie. Że moje i Twoje nogi zostały skierowane już na drogę pokoju, nie na drogę wojny, na drogę choć niełatwą, ale z Panem Jezusem Chrystusem, aby uczyć się tego, co On powiedział. I ucząc się przestrzegać wszystkiego, co nam nasz Pan Jezus powiedział i co jest zapisane w pismach. Dzięki Bogu za to. Wiecie, dzisiaj możemy czytać ten piękny list, który też jest rozważany. List do Hebrajczyków jest takim listem szczególnym. Jak każdy z tych listów ma swoje przesłanie, tak i list do Hebrajczyków ma swoje przesłanie, tak silnie wskazując na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale tutaj czytamy takie słowa. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Widzimy tutaj słowa zapisane, które mówią nam wyraźnie o tym, żeby baczyć, żeby uważać na to, żeby zwracać na to uwagę, żeby to nie było dla nas czymś błahym, ale nasz brat tu wyraźnie pokazuje, jak ważne to jest, żeby nie było w kimś z nas, pośród nas, złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Widzimy, że gdyby takie rzeczy się nie wydarzały, to takie słowa nigdy by nie były zapisane w Słowie Bożym. Ale ze względu na to, że pośród ludzi wierzących w tamtych czasach już, pośród wielu ludzi żyjących w tamtych czasach i wierzących, zdarzało się tak, że ludzie odpadali od Boga żywego. Odpadali. Ich serce zostało odciągnięte od Boga żywego. Do czego zostało odciągnięte? Odciągnięte z dala od Chrystusa. Bracie, siostro, jak wielki przywilej dostaliśmy ja i ty, że dzisiaj możesz żyć z Jezusem Chrystusem. Czy ja z tego korzystam? Czy ty z tego korzystasz? Czy korzystamy z tego? Czy to jest dla mnie dalej takie ważne, jak było na samym początku? Wiecie, to jest najważniejsze, co mogło się wydarzyć w moim i w twoim życiu. Dlatego tutaj nasz brat tak wyraźnie zaznacza, żeby baczyć na to, żeby nie było w kimś z nas, pośród nas, żeby nie było nikogo takiego, którego serce by odpadło od Boga żywego, którego serce by zostało odciągnięte od Jezusa Chrystusa, którego serce by już nie pałało do Pana, którego serce nie chciałoby się ratować. Wiecie, ile ludzi jest na tej ziemi wierzących ludzi, którzy już nie chcą się ratować? Można powiedzieć, arka jest. Stoją koło tej budowy, patrzą, jak to wszystko jest szykowane już na ten wielki dzień, dzień sądu, ale nie chcą przyłożyć do tego ręki. Nie chcą się ratować. Wiecie, jak to jest straszny stan człowieka, który już nie chce się ratować, któremu jest wszystko jedno. Dlatego nasz brat tak wyraźnie tutaj mówi o tym, żeby baczyć na to, żeby czasem w kim z nas, pośród was, uważajcie na to, żeby między wami nie było takiego serca, które by odpadło. Bo to jest straszne, kiedy człowiek może być, wiecie, tak sobie pomyślałem, że człowiek może być na zgromadzeniu, może słuchać wspaniałych prawd, może słuchać wspaniałych prawd o Jezusie Chrystusie, o Jego potędze, o Jego miłości, cierpliwości, o Jego podejściu do nas. I człowiek może się już nie chcieć ratować. Człowiek już może nie mieć w tym serca. Dlatego nasz brat tak wyraźnie tutaj mówi o tym, żeby uważać na to. I dlatego on mówi o tym, żeby napominać, aby zachęcać, aby właśnie dodawać sobie otuchy, żeby tak nie było. A jeśli gdzieś w którymś miejscu tak jest, to żeby człowiek jak najszybciej z tego miejsca uciekał. Bo to jest straszne miejsce, kiedy możesz być w miejscu budowania Bożej pracy, a ty już nie chcesz brać w tym udziału. Nie chcesz brać w tym udziału. Dlatego bracie, siostro, ja, ty, albo jesteś w tym, albo masz w tym serce, albo ja mam w tym serce, albo mi na tym zależy, żeby być z Jezusem Chrystusem, żeby ratować się, żeby
wiecie, to tak jak ja często przypominam te słowa, jeszcze raz je przypomnę, że kiedy widać, że jesteś chrześcijaninem, kiedy widać, że jesteś osobą wierzącą i kiedy widać, że idziesz za Jezusem Chrystusem. Kiedyś tak w jednym słowie było tak wyraźnie zaznaczone. Jeśli twoje życie jest w ciągłym procesie zmian, ciągłego doskonalenia, to znaczy, że jesteś po dobrej stronie. Ale jeśli moje czy twoje życie stanęło już na jakimś pułapie i już jestem fajny i jest fajnie i już ja od siebie nic, już uważam, że jest wszystko okej. Panie, ja już tylko tak dotrwać. To już znaczy, że gdzieś wróg się wkrada. Moje i twoje życie musi być w ciągłym procesie zmian, ciągłego doskonalenia. Tak jak nasz brat Paweł mówi, też to już było wiele razy przypominane. Dążę do tego. Biegnę, żeby pochwycić Pana. Dalej biegnę, nie zatrzymuję się. Dlatego tak wyraźnie tu jest zapisane o tym. Baczcie bracia, baczcie siostry, baczcie kościele, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. I wiecie, tak od razu jak myślałem o tych słowach, mi się od razu skojarzyły z listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału te słowa. 12 rozdział i tutaj 15 werset chciałbym przeczytać. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody, żeby przeze nie pokalało się wielu. Baczcie też, aby też nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Bo jak człowiek jest z dala od łaski Bożej, jeżeli serce człowieka odpadnie od Boga żywego, to co się zaczyna dziać? Taki człowiek widzi we wszystkich winnych, tylko nie w sobie. Zawsze to jest jedno podejście, to Słowo Boże mówi tak wyraźnie do mnie i do ciebie, że zawsze to jest jeden kierunek, we wszystkich będziesz widział problem, ale nigdy w sobie samym. We wszystkich będziesz widział wtedy taki człowiek, każdy, czy to ja, czy ty, jeżeli moje, czy twoje serce odpadnie od Boga żywego, to zawsze będziesz widział, co inni mają do zrobienia w swoim życiu, ale już człowiek nie będzie widział, co ma w swoim własnym życiu do zrobienia. Co ma w swoim własnym życiu, gdzie jeszcze potrzebuje tyle Chrystusa, tyle Pana, żeby Pan mógł pociągać mnie i ciebie. Żeby mógł Go miłować, żeby mógł chodzić, żeby mógł być przemieniany na Jego obraz i podobieństwo. Wtedy już będziesz coraz więcej widział tego, co inny musi zrobić w swoim życiu, ale ty nie będziesz widział już w swoim własnym, co trzeba zrobić. Dlatego Boże Słowo mówi, bacz, bacz. I ten gorzki korzeń, później goryczy, który, jak tu jest też napisane w Słowie Bożym, rosnący w górę, nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie poklało się wielu. Jak wielu jest wtedy ściąganych, wiecie, to tak jak nieraz widzimy w dziejach Izraela, że kiedy któryś z nich dopuścił grzech, któryś z nich w obozie, w zgromadzeniu dopuścił się odstępstwa od Pana, to widać, jak to szło na resztę, jak to się przelewało na innych, jak inni zostawali wciągani w to. Dlatego tak ważne jest, Słowo Boże mówi do mnie, do ciebie, bacz, bacz na to, niech to będzie ważne dla ciebie, myśl o tym, zastanawiaj się na tym i patrz na to i ratuj się, masz wspaniały czas, ja i ty, wspaniały czas, masz wszystkie możliwości do tego, żeby się ratować, to się ratuj. Cóż stoi na przeszkodzie? Eunuch tak wyraźnie powiedział o tym, cóż stoi na przeszkodzie? Dlatego dzisiaj ty i ja. Cóż stoi na przeszkodzie? Nic nie stoi na przeszkodzie. Wszystko Bóg uczynił i jeszcze czyni dalej i dociera do nas. Pokazuje swoje prawdy. Po co On to czyni? Po co możemy słuchać o naszym Jezusie Chrystusie, naszym Panu? Po co ten list został zapisany? Te wspaniałe prawdy, które tu są zapisane właśnie o Jezusie Chrystusie. Co On dokonał na krzyżu Golgoty? Co się wydarzyło, kiedy Pan przyszedł? Co się wydarzyło, kiedy On zmartwychwstał? Co się wydarzyło, kiedy On chodził po tej ziemi? To wszystko czynił w taki sposób. Po co to wszystko było? Właśnie po to, abym ja się ratował, abyś ty się ratował. Abyśmy się ratowali. Po to wszystko jest. Dlatego Boże Słowo mówi wyraźnie, bacz, bacz, zastanawiaj się na tym i napominajcie jedni drugi, pobudzajcie się. I wiecie, tu jest tak pięknie pokazane, to też jeszcze zwróciło moją uwagę dzisiaj tak wyraźnie, że tu jest właśnie pokazane o tym zborze, o tym, że razem. Jak taka rodzina, że napominajcie, to nie jest skierowane do jednostki, to jest skierowane tak wyraźnie do tego, napominajcie jedni drugich i patrzcie na siebie, miejcie to na uwadze, że jesteście rodziną. Patrzcie na to, niech każdy dla was będzie ważny, bo tak wiecie, w świecie to jest tak, a co tam sąsiad, co tam.
To, że on tu mieszka niedaleko, czy coś tam. Ludzie bardzo dzisiaj są. Żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie coraz bardziej są wyobcowani. Ale niech mi i tobie zależy na tym właśnie, żeby samemu pilnować Jezusa Chrystusa. I też wołać, napominać się, zachęcać, dodawać sobie otuchy. Jak często, wiecie, kiedy się spotykamy, to wróg próbuje skierować mój i twój wzrok na to, co jest źle. A jak mało człowiek daje się zaangażować w to, żeby dodać sobie właśnie otuchy. Dla brata, z którym mogę rozmawiać, dodać sobie otuchy, bo on jutro pójdzie w bój. Ta siostra, jutro pójdą w bój, czy już nawet dzisiaj będą w boju. A jak często wróg próbuje właśnie skierować ku temu, żeby właśnie jakiś korzeń goryczy był. Dlatego chwała Bogu za to, że Boże Słowo napomina nas i mówi nam o tym i pokazuje tak wyraźnie, żeby nie było między nami serca, które by odpadło od Boga żywego. I żeby z dala się trzymać od korzenia goryczy, nastawień. I tutaj też czytamy te słowa, wyraźne słowa, gdy się powiada: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, też mamy te słowa tutaj zapisane. Wiecie, nasz brat tak wyraźnie tutaj zaznaczał to. Wiecie, możemy jeszcze otworzyć tutaj i z trzeciego rozdziału wcześniej czytamy. Dlatego jak mówi Duch Święty: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni. Tutaj czytamy ten 15. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. I 4:7. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Wiecie, to nie bez przyczyny jest tyle razy zaznaczone. Że dziś, jeśli Jego głos usłyszysz, dziś, to jest twój dzień, dzisiaj. Jeśli Jego głos usłyszysz, to rób porządek. Korzystaj z tego słowa, które słyszysz. Nie zostaw tego na później, ale kiedy Pan do ciebie dociera, to rób od razu porządek. Dlatego tak ważne było, ja to pamiętam, ty to pamiętasz i zawsze Bóg tak działa, że jeśli dziś Pan do ciebie dociera, to zrób to. Po prostu to zrób. Bo jutro już nie należy do mnie i do ciebie. Jutro już to jest, możesz się nie obudzić. Wielu się nie obudziło. Albo możesz już w ogóle być dalej ze swoim sercem. Dlatego dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Ale wykorzystajcie to. Jeśli słyszycie ten głos, to wykorzystajcie ten głos. Wykorzystajcie to, co do was dociera, aby się ratować. To znowu to jest to, aby się ratować. To wszystko jest po to, aby się ratować. Aby właśnie miłować Jezusa Chrystusa, tego, o którym tu jest napisane, i się ratować. Ratować się na tej ziemi. Chwała Bogu za to. To jest przywilej, bracie i siostro, który ja dostałem, i ty. Wielki przywilej. Jaka radość powinna być we mnie i w tobie właśnie, że dostaliśmy ten przywilej, że ja mam ten przywilej, ty masz ten przywilej. Już nie chodzić sami, ale możemy chodzić już z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Możemy się Go radzić, możemy z Nim rozmawiać i z Nim możemy przechodzić przez te doświadczenia. Dzięki Bogu za to. I jeszcze na koniec dwa miejsca chciałbym jeszcze przeczytać. Też z listu do Hebrajczyków. Dziesiąty rozdział. Tutaj 24 wersetu: i baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. I teraz, kiedy możesz pomyśleć o tym, bacz, aby twoje serce nie odpadło od Boga żywego. Dziś, jeśli głos Jego usłyszysz, nie zatwardzaj swego serca. I możesz słyszeć: i bacz jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. I widzimy, co już tam się działo, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych już w zwyczaju. W zwyczaju.
Lecz dodając sobie otucha, to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Ja myślę, że my tym bardziej jeszcze możemy widzieć, jak oni wtedy, że ten dzień się przybliża. Dlatego znowu Boże Słowo mobilizuje mnie i Ciebie do tego, aby się ratować, aby wykorzystywać ten czas. I znowu pokazuje to, że jesteśmy powołani do bycia razem. Jesteśmy powołani do tego, aby być wspólnie razem, pobudzać się i ratować się razem. Chwała Bogu za Jezusa Chrystusa. Jeszcze ostatnie miejsce. Z 12 rozdziału też. 25 werset. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Tu Boże Słowo po raz kolejny mówi do mnie, do Ciebie, baczcie, baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi do Was. Baczcie, aby to wszystko, co do Was dociera, a przecież to wszystko, co do mnie i do Ciebie dociera, to sam Pan Jezus przekazuje nam przecież. To nie jest tak, że to człowiek gdzieś tam sobie wymyśla czy coś, tylko to jest Boże Słowo. To jest Boże Słowo, z którym Jezus Chrystus dociera do mnie i do Ciebie. Dlatego bacz, abyś nie odtrącił tego, który mówi. Bo jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba. Dlatego niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie, bracie i siostro. Poszliśmy do wielkiego boju, ale z naszym Panem Jezusem Chrystusem. On jest z nami, On jest naszym wodzem. On jest tym, który przełamuje opór na przodzie. On jest tym, który właśnie idzie, poszedł jako zwycięzca, a my idziemy za Nim. Dzięki Bogu za to. Nie Ty sam poszedłeś do tej bitwy, ale to Pan Jezus Chrystus poszedł za mnie i powiedział, żyj dla mnie. Żyj dla mnie. Korzystaj z tej relacji ze mną. Pogłębiaj tą relację. I wiecie, niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie, bo tak wiecie, jak słucham o Panu Jezusie Chrystusie, jak czytam Jego Słowo, jak czytam Stary Testament, jak czytam te wszystkie księgi, wszędzie, wiecie, gdzie byś tę Biblię nie otworzył, wszędzie jest właśnie wskazywane na tym, jak Bóg miłuje. A jak człowiek często depcze po tym. Jak Bóg miłuje, jak Bóg cierpliwie podchodzi do człowieka, jak Bóg cierpliwie okazuje. Daje czas, żeby człowiek mógł się ratować, po to, żeby się ratował, a człowiek po tym depcze. Ale jak straszna kara później przychodziła na tych ludzi, którzy tak robili. Dlatego Boże Słowo dlatego mówi do mnie i do Ciebie. Bacz, abyś nie odtrącił, ale korzystaj z tego wszystkiego, a dużo mamy. Jeszcze tylko na koniec chcę powiedzieć, bardzo dużo mamy, bardzo dużo. Ja myślę, nikt z nas nie może powiedzieć, że czegoś brakuje. Mamy wszystko, co jest potrzebne. Tylko skorzystaj z tego. Dostajesz wszystko, teraz trzeba wziąć i skorzystać z tego. Po prostu to wziąć, zacząć to używać. Dlatego niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie, bo bez Niego nie ma szans. Ja sobie nie poradzę i Ty sobie nie poradzisz. Ale jeśli z Nim, jeśli dzięki Niemu, przez Niego zaczniesz to czynić i Jego prosić o to, aby On to sprawił w Tobie i we mnie, to wtedy się powiedzie. I nie będzie tak, że Twoje czy moje serce będzie odpadnie. Ono nawet na chwilę nie będzie chciało odejść od Boga, bo będziesz chciał się trzymać Go, bo wiesz, że doskonale, że jak się Go puścisz, to wiesz, do czego doprowadziło Twoje stare i moje stare życie. Ale kiedy się Go będziesz trzymał, to widzisz, co możesz mieć w Nim. Jak spokój, radość, szczęście. I możesz trzeźwo myśleć na tej ziemi. Zupełnie inaczej niż wszyscy na tej ziemi. Dlatego niech Pan Jezus pomoże mi i Tobie, bracie i siostro, w tym boju. Aby dodawać sobie otuchy. Bardziej właśnie, kiedy spotykamy się, kiedy jesteśmy, kiedy mamy przywilej. To jest też przywilej, że możemy razem rozmawiać. Wielu naszych braci i sióstr chciałby porozmawiać z innymi wierzącymi. Chciałby porozmawiać, dodać sobie otuchy. A nie mogą. A ja dzisiaj mogę. Ty dzisiaj możesz. Dlatego chwała Bogu za to. I niech Pan Jezus nam to pomoże wykorzystać. Amen. Amen.